tylko i wyłącznie balonikiem z partnerem, z partnerką. Nie robimy czegoś takiego, nie wstykamy się rączkami, tylko i wyłącznie brzuszkami. I jak ruszy muzyka... Ten papier z tego. O, weźcie, dzień dobry. Przed naszym mikrofonem pani Katarzyna Ubik, przewodnicząca Rady Osiedla Górka w Trzebini. Proszę nam przybliżyć, gdzie się dzisiaj znajdujemy i na jakiej imprezie. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Dzisiaj zorganizowaliśmy piknik, potańcówka w górce. Znajdujemy się na placu zabaw przy ulicy Styczniowej. Większość imprez sołeckich czy osiedlowych funkcjonują pod nazwą pikniki. Dlaczego akurat tutaj w nazwie mamy potańcówkę? No głównie zmieniliśmy nazwę, dlatego żeby mieszkańcy się wspólnie pobawili i była zupełnie inna nazwa, coś innego dla odmiany. No i ostatnie pytanie, jakie atrakcje czekają na dzieci, a jakie na dorosłych? Dla dzieci przeprowadzane są różne konkursy, animacje, dostają w podziękowaniu nagrody i dla mieszkańców dorosłych również będzie zabawa taneczna i nagrody, różne konkursy. Pani Katarzyno, życzę w takim razie udanej zabawy. Dziękuję bardzo. Jest z nami także uczestnik dzisiejszej potańcówki, pani Grażyna. Czy jest pani po raz pierwszy na takiej imprezie? Nie, jestem już drugi albo trzeci raz. Proszę powiedzieć, czy takie imprezy są potrzebne mieszkańcom? Oczywiście potrzebne, oczywiście solidaryzujemy się, jesteśmy razem jako rodzina. O. Czy myśli pani, że powinny być organizowane częściej? Częściej powinny być, tak, oczywiście. A dlaczego? No żeby tak, i zabawa, i towarzystwo, i zdrowie, i młodzież, i my razem, starsi z młodymi, dajemy przykład i zaraz się będziemy bawić. Ługi bugi dla papugi. A czy czegoś pani brakuje na tego typu imprezach? Nie, czy coś można byłoby zmienić? Nie, jest dobrze. Oby tak było częściej i jest bardzo fajnie. Jest kiełbaska, bardzo dobry chlebuś, polecam. Bardzo ze smalczykiem, więc także superowo. No i będziemy się za chwilę bawić. Pani Grażyno, w takim razie życzę udanej zabawy. Dziękuję wzajemnie. To melodia. Przypomnę, że w konkursie bierzemy udział w parach, czyli mężczyzna i kobieta. Albo kobieta i mężczyzna. Oczywiście, że tak. Witam serdecznie. Nie wiedziałem, że was tyle na tej imprezie.